Studenckie wyzwanie. Przemysław Brzęczyński skończył właśnie pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Śląskim. Uczył się w wymarzonym przez siebie miejscu, w supernowoczesnym budynku szkoły filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. W pierwszym semestrze zachłysnął się życiem studenckim, poszerzył co nieco grono przyjaciół, a przede wszystkim zakochał się w Helenie, mega atrakcyjnej studentce inżynierii biomedycznej. Z kolei drugie półrocze przyniosło nieoczekiwane wyzwania, zachwiało poczuciem bezpieczeństwa i wymusiło zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Wystawiło też na próbę nowo zawarte znajomości. Dla Przemka niemożność uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych bynajmniej nie oznaczała nic nierobienia. Wręcz przeciwnie, trzeba było włożyć niemało wysiłku, by przyzwyczaić się do pracy online, utrzymywać samodyscyplinę, no i hart ducha. Mimo wszystko. Zajęcia w salach zamieniono na webinaria i wideokonferencje, a miejsce tradycyjnych podręczników zajęły e-książki przeglądane na ultraszybkich smartfonach. Choć z e-nauczaniem wiąże się sporo korzyści, to Przemek ma stuprocentową pewność, że nie zastąpi ono spotkań w realu.